Witam z tej strony Kazisław, to jest kolejny odcinek z budu menedżera. No i cóż, kontynuujemy nasze spotkania. Oczywiście mamy teraz spotkanie z błękitnymi Stargard Szczeciński, przy czym już mogą się nazywać błękitni Stargard tylko. Teraz jest takie, że w 2016 roku, na 1 stycznia, miasto Stargard Szczeciński zmieniło swoją nazwę na Stargard. Tak więc mogą się nazywać i tak, ponieważ nazwy klubu nie zmieniono jeszcze, ale już można nazwać zwykłym Stargardem. Dobra. Cóż, wygraliśmy spotkanie 3-0 teraz w rezerwach z fortecą świerklany. Mateusza Grzybka zawieszono. Mamy drugie miejsce. Mateusza Grzybka zawieszono z powodów kartkowych. Więc nie zagra, Marcin Grzybek zagra, Ketanżyna też jest zagrożony za kartki. Jeżeli chodzi o piłkarzy, znaczy jeżeli chodzi o piłkarzy, znaczy jeżeli chodzi o zagrożenie za żółte kartki, w sensie, że jedną kartkę w następnym meczu automatycznie nie może wystąpić w kolejnym. Co jest wiadome, że im bardziej agresywny w cudzysłowie jest piłkarz, tym ma mniejszą szansę na wystąpienie w 100% meczy swojego klubu. Tutaj bezterminowo nie, tutaj niedostępne aktualnie. Nie, do wygrania nie. To już Pukowiec bezterminowo i tyle. Bo Mateusz Grzybek jest. Nie, czekajcie. Mateusz Grzybek jest zawieszony, ale w drugiej lidze nie. W czwartej lidze tutaj udostępni transfer zespół może grać. Dobra, udostępni 90 minut, udostępni 90 minut. Ponieważ oni są zawieszeni u nas, a mogą zagrać w czwartoligowych rezerwach. Co będzie plusem dla tych piłkarzy, ponieważ będą mieć tak ogranie, zagrają to spotkanie ze Spójnią Lądek. Burkiewicz chce wystąpić oczywiście. Zgodzimy się, ale Burkiewicz. A nie, w sumie Grzybek nie musi występować. Burkiewicz wystąpi zamiast Marcina Grzybka. Nie popatrzyłem na to, że przecież Krzycki może wystąpić na pomoc, na obronie. Jako obrońca, więc. Nasze środkowe oczywiście. Ale nie będziemy mieć wtedy środkowego do zmiany. To jest jedyny minus, ponieważ nie mając środkowego do zmiany mamy problem. Mając kontuzję na środkowym, nie mamy potem do zmiany środkowego, jeżeli już Burkiewicz zejdzie z boiska. Oczywiście, jak widzimy, Gantarczyk ma wynik badania pomyślny, ale nie wystawimy go jeszcze w tym spotkaniu. Zagram ofensywą. Dawid Błanik może mieć problemy i opaskę kapitańską założy Adam Waradi, ponieważ ani nie występuje nasz główny kapitan, ani rezerwowy. Zobaczymy, jak sobie poradzą tym. No i chyba zacznę wystawiać naszego kapitana. Normalnie w FM-ie, że w realnym świecie normalnie gra, nie mówię, że nie, ale tutaj jest po prostu tak jakby oceniany zbyt słabo, a chodzi o to, że no, kapitanem jest w końcu, a nie grywa w tym składzie. Dobra, ofensywa. Jedziemy to spotkanie, mam nadzieję, że wygramy. Mam nadzieję, że nie jest za głośno gra. Ponieważ nie wyciszemy i mamy na tych dwóch punktach procentowych ten dźwięk meczu. Duda, Muczyński, Dymowski, Waradi, Grzyski, Strzumilas, strzela niestety Wróbel broni ten strzał. Może mam nadzieję, że wygramy z tymi błękitnymi, bo to jest klub tak naprawdę rewelacja Pucharu Polski w tamtym sezonie. A w tym sezonie
Na ostatnim miejscu, nie na ostatnim, ale na niskich tabelach, miejscach w tabeli są, więc to jest śmieszne, nie? Oczywiście nie, mówię, że na przykład Piast tak nie będzie, że będzie rewelacją sezonu Ekstraklasy, a potem skończy na niskich miejscach i znowu walka o utrzymanie. Oni tak naprawdę nie walczą o awans, nasz awans. Piast nie walczy o mistrzostwo. Piast oficjalnie walczy o pierwszą ósemkę. Czyli tak naprawdę o utrzymanie się widzę, bo jeżeli wejdzie, dany klub wchodzi do pierwszej ósemki, pierwszej ósemki, to automatycznie utrzymuje się w lidze, więc to jest plus. No wiedziałem, że tak będzie. Mączyński kartkę zarobił, czyli Gurkiewicz wchodzi za Mączyńskiego, a za Gurkiewicza wchodzi brat Grzybka, Marcin. Za Dymowskiego wchodzi Szumilas, przepraszam, Łęszczak, za Szumilasa wchodzi Grzeszczyk. No i mamy komplet zmian. Potraficie zgrać znacznie lepiej. Miejmy nadzieję, że Adam Waradi jednak poprawi się na zielono. Zadowolony. Mam nadzieję, że na tej jednej bramce nie czego to powiedzieć? Jeżeli zostaniemy, tylko nie zatrzymamy się. No już kartki będą lecieć jak z kapelusza, mimo że oczywiście. O, nie poprzestaniemy, o to mi chodziło. Może powiedziałem, że nie tak, ale właśnie no, nie poprzestaniemy, mam nadzieję, że na tej jednej bramce nie poprzestaniemy. O to mi chodziło. Źle sobie radzi jedynie Błanik, ponieważ ma ocenę 6-4, ale ma kondycji 52%, więc nie dziwota. Waradi kartka, oczywiście czerwona, jak zwykle. Jeszcze pewnie następnego mi wyrzucą z boiska Grzeszczyk, Łęszczak, Hyski. A nie, zagramy tak. Zagramy w ten sposób, niech sobie grają. Pewnie jeszcze mi Hyskiego i Krzyckiego wyrzucą z boiska. Cóż by innego. Miejmy nadzieję, że uda nam się załatwić sobie jakiegoś napastnika oprócz Wodeckiego, bo Wodecki też nie może cały czas występować. Wygramy bardzo dobrze. Zapominam, że tu cztery. To jest takie tak. Takie wiecie, cały czas zapominam, że w drugiej lidze mogą być cztery zmiany, nie jedna. Znaczy nie trzy. Stefan Hirski mimo kartki ma ocenę 6, 7, 8. No i ma zawodnika meczu. Mimo kartki. Dobra. Gdyby nie wygrana Rakowa Częstochowa w tych dwóch spotkaniach, mielibyśmy drugie miejsce bądź trzecie. Udziel ostrzeżenia tylko. No i następne spotkanie czeka nas z Radomiakiem. No ale to spotkanie nas poczeka. Do tego spotkania przesymuluje. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Już jestem. I właśnie macie przykład, jak wygląda nazwa UEFA Champions League w oryginalnym FM-ie. Ponieważ nie zmieni zapomniałem sobie, że po patchu 3.0 zmienia się nazwa wszystkich rozgrywek, ponieważ jest nowa baza danych. No i właśnie dzięki temu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda oryginalna nazwa europejskiego UEFA Champions League. Jak wygląda nazwa Ligi Europy. No i tak dalej, oczywiście te mistrzostwa, tak, Europejska Liga Narodów też nie, ale na przykład Anglia, zobaczmy sobie według klubu Manchester City. I w Anglia nie gra, nasz Manchester City nie gra w Barclays Premier League, tylko w angielskiej Ekstraklasie według FM-a. Tak samo Niemcy, Bundesliga, bodajże Bundesliga, nie, pierwsza liga, pierwsza
Pierwsza liga niemiecka. No i tutaj się niemiecka pierwsza liga nazywa. Na przykład macie, nie macie Schalke. Nie macie SC Schalke, tylko macie Gelsenkirchen. Nie macie Bayernu Monachium, tylko Bayern. Tu są akurat normalne nazwy, ale Frankfurt. Gdzie są jeszcze takie nazwy? O, nie macie RB Lipsk, tylko RBL. To jest wstecz. No, po prostu muszę sobie zapisać, żeby zmienić to przed meczem, aż po meczu, po prostu po zrobieniu, po nagraniu odcinka muszę to sobie zmienić, tam wkleić te stare rzeczy do patcha 3.0, no i tyle. Aha, jeszcze skopiować sobie oczywiście te stare pliki, żeby jakby coś, żeby po prostu nie musieć pobierać ich na nowo. Zaraz do was wrócę, bo muszę tylko coś jeszcze zrobić. Już jestem, chodziło bardziej o zapisanie, nie chciałem tego robić na odcinku. Tam Varadi. Dobra, Wodecki wystąpi, Varadi nie może wystąpić. O, zobaczmy. Nieśmiałowski, Maciej Mańka, dobra. Wodecki nie może wystąpić, tutaj nie. Rezerwa. Boczek. Może Boczek. Obok Tanżyny. Obok Tanżyny wystąpi. Znaczy zamiast Tanżyny, przynajmniej nie obok Tanżyny, tylko zamiast Tanżyny. Bukowiec występuje jako ofensywny, niech sobie wystąpi. Jako kapitan, pierwszy mecz jego będzie. Zobaczymy sobie, jak poradzi. No i tyle, a resztę zobaczycie za chwilę. Grałem taktyką. Raków gra taktyką. Nie Raków, tylko Radom, jak Radom gra taktyką 4-4-2. My gramy oczywiście inną. My gramy taktyką 4-2-3-1. Przy czym nasi oryginalni, nasi kibice z mojego miasta, albo taktyką 4-2-3-1, albo taktyką 4-5-1. To akurat wiem. Akurat to wiem, że gramy 4-5-1. Możemy grać 4-5-1, bądź 4-3-2-1, bo mamy, jeżeli chodzi o podział, już przy podziale na zawodników danych pozycji mamy 5 podział tak, 4 bramkarz, myślnik, 4 obrońców, myślnik, 5 pomocników, myślnik, napastnik. No i o to chodzi. No i teraz narzekają, że czemu nie gramy na dwóch napastników. Nasi kibice. No ale wiecie, chodzi o to, że nie strzelają bramek, mamy mało bramek zdobytych. Nasze mamy bramki oczywiście, ale mamy zwycięstwo, mamy te bramki, ale no nie strzelają napastnicy bramek. Niestety Landro nam strzela bramkę, pierwszą bramkę chyba w tym meczu, znaczy w meczu, pierwszą bramkę pomiędzy nami, naszymi klubami. Meczu szóstą, przepraszam, ósmą w całym spotkaniu. Znaczy w całym spotkaniu, ósmą w całym sezonie teraz. Jeszcze raz, przepraszam. Ósmą w sezonie, jeszcze mamy dość dużo. Mundzicki dostanie czerwoną kartkę, znając życie. Ostatnimi tylko, a żółty. Ale ostatnimi tylko naprawdę cały czas kartki dostajemy. Mączyński, Bukowiec. Brawo Hirski, brawo za dobranie, za pewne odebranie piłki. Błanik dośrodkowanie i gol! Samobójcza bramka Jędrzejczyka. To nie jest Jędrzejczyk ten, o którym myślicie. To jest Jędrzejczyk, zaraz wam powiem jaki. Statystyki Radomiak. To jest Jędrzejczyk Norbert. Prawdopodobnie może jakiś brat czy ktoś, ale Norbert. Spokojnie. Dobra.
To zostawimy tak, żeby nie było, ale potrafimy grać znacznie lepiej, potraficie grać nie lepiej, potraficie grać znacznie lepiej. Tutaj wymienimy Mączyńskiego. Sposób taki, że zagra Tanżyna, a Gurkiewicz wejdzie na lewą obronę. Tutaj jeszcze. Dobra, zostawimy na razie Dudę, jeżeli się nie poprawi, to zmienimy go na Radzewicza. Remisujemy 1 do 1, miejmy nadzieję, że strzelimy tą bramkę jednym zwycięstwem. Gurkiewicz, Boczek, Tanżyna i gol! Brawo, Tanżyna! Jednego opłacało się wpuścić Tanżyna. Nie no, wiecie, to jest tak, jednak opłacało się, ale czasem może być tak, że na przykład tamten też zawodnik mógł strzelić bramkę, nie? Tylko bardziej chodzi tutaj o kartkę, ale odpłacił się za wpuszczenie go na boisko. Kula, dobra, Duda, brawo za przejęcie od razu piłki, Duda, Gurkiewicz, Bukowiec, Bodzian, Gurkiewicz, Bodzian, Wodecki, Piłski, no i niestety, ale blisko było. Daniel Duda, mimo że dobrze rozegrał tą teraz ocenę 6, oczywiście przez to, że traci piłkę co jakiś czas, ale za ten błąd jednego zmienię. Za tą stratę piłki. Jednak go zmienię z racji takiej, że katastrofą była dla nas ta strata piłki. Stracona piłka przy Danielu Dudzie, więc lekko z jego winy stracona ta bramka. Wirski, Wodecki, nasze. Aj! Kiepsko. Jeszcze Wodecki też ma ocenę 6-2, a nie mamy napastnika, jest trochę problemem. To jest trochę problem, ponieważ nie mamy napastnika, nie mamy kogo wpuścić. Ale na szczęście Faradi nie dostał kontuzji, tylko kartkę. Z powodu kartek nie mógł wystąpić w tym spotkaniu, na szczęście. Znaczy z powodu kartki, przepraszam, czerwonej, nie kartek, tylko czerwonej kartki. Będzie Szumilas. A pewnie nie zdąży się zmienić, bo zmiana pewnie będzie dopiero w 90 minucie możliwa. Czasem tak się zdarza. Jednak nie. Bocian jeszcze dostanie czerwoną kartkę. A, brawo Bocian. Wykorzystaje swoją szansę. Brawo. Dostanie tygodniową bez wypłaty oraz zostanie odsunięty od zespołu i przesunięty do drugiego zespołu. Za tą interwencję. Chciał grać, ale się nie odpłaci. Ale dobra, przegrywamy to spotkanie, remisujemy to spotkanie, ale zdobywamy punkt, utrzymujemy się na trzecim miejscu, na miejscach awansowych. Nie odwołuj się tygodniowo. Zmarnowana szansa na zwycięstwo. Dobra. Tak, i Bocian zostaje przesunięty. Miejmy nadzieję, że nie będzie zły. Jeżeli będzie zły, to mu wytłumaczę, że z powodu tej kartki. Dobra, nie oburzył się, więc nie jest źle. Szymon Gielza. Zwracam Gielza. Co to za zawodnik? Wygląda jak pewien trener. Nie, w Zagłębiu Sosnowieckiej, KS Katowice, Rozwój Katowice, dobra. Nie, będzie grał w rezerwach. 4-3-2-1 wąska. Dobra. Tutaj są same interwencje taktyczne. Tutaj podmienimy tylko na razie na chwilę piłkarza, bramkarza. Na Marka i Gaza, ale Łukasz, Paweł Florek wróci oczywiście, wróci. Niech sobie chwilę pogram Marek i Gaz. To jest oczywiście tak, że wraca nasz Michał Biskup. Tutaj wraca Michał Biskup, tutaj zawieszony jest ten, więc wejdzie za niego Gancarczyk. Tutaj wraca Waradi do składu. Za Tanżynę.
Nie, Zakrzyckiego, bo Tanżyna wejdzie z powrotem do rady i wraca do składu. To tyle. Tu jest zmienione, tu jest zmienione. Tu Dymowski ze zganiacza. Dymowski ze zganiacza. To, tak, to tak. Tu jest ok, tu jest ok. Dobra. Czeka nas jeszcze tylko spotkanie z Rakowem i skończymy odcinek. Ponieważ nie chcę przedłużać odcinka, a Raków mamy w miarę szybko, w miarę krótko to potrwa, odcinek będzie 25-30 minut. No i zmienię oczywiście po tym meczu, po tym spotkaniu sobie przynajmniej zmienię te napisy, bo nie jest złe, nie jest to złe, ale przeszkadza mi to. Przeszkadza mi to, bo nigdy nie wiem, który jest turniej, który jest ważniejszy, który jest mniej ważny, no i wiecie, poza tym nie lubię szukać, wiecie, z pamięci wpisuję Bundesliga, no to Bundesliga powinna mi znaleźć, ale tutaj muszę wpisać pierwsza liga niemiecka, druga nie liga niemiecka, tak dalej i tak dalej. No oczywiście Marek Gas zostanie wpuszczony, już i tak chciałem go wpuścić. Już chciałem go wpuścić teraz, więc sobie wejdzie na parę spotkań, potem wróci Paweł Florek. No i tak będę grał, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się opłaci wpuszczenie Marka i Gaza na te parę spotkań teraz. Tutaj zmienimy jedynie podczas, już po rozmowie kwalifikacyjnej. Po rozmowie motywacyjnej zmienimy na z taktyki na ofensywnej. Na tak, żeby nie zmieniać już teraz, a ustawienia poza tym piłkarzy nie będę musiał zmieniać. Tą taktykę też muszę zmienić też trochę. W sensie całość, wszystkie dwie taktyki, które są dodatkowe, ponieważ mam tam ustawione standardowe ustawienie na boisku, a no może być problem z tym. Dobra, tak żarliwy. Tak, kontratak. Kontratak, ale potem przejdziemy na ofensywę, jeżeli będziemy. Nie strzelimy bramki z kontrataku. Albo stracimy. Które jest możliwe, dobra. Przecinki mam, tak jak w portalu. Przepraszam was bardzo. Pęcarczyk, Boczek, Okińczyc. Pęcarczyk, Gurkiewicz. Chirski. Brawo, Chirski. Piękna bramka. Pierwsze trafienie w sezonie, pierwsze trafienie dla naszego klubu i od razu awans na drugie miejsce. Okej. Okay. Dwie sprzeczne rzeczy, bo nie wiem jakim cudem prowadzimy, tam było, bo nie mamy w ogóle strzałów, a w drugiej, że mamy strzały, ale z dalszej odległości. Dwie sprzeczne rzeczy. Dawid Błonik jest do zmiany, Mateusz Bukowicz pewnie też. Dawid Błonik to jest prawa obrona, przepraszam, prawy pomoc. Więc musimy wstawić tutaj za Grzybka, za Gurkiewicza w sumie. Za Tanżynę wejdzie, Tanżyna za niego wejdzie. Tutaj jest ok, rozmowa motywacyjna. Żarliwy, jestem zadowolony z sytuacji, tak trzymać, mam nadzieję, że to pomoże. Oj, nie to miałem dać, miałem potrafić grać znacznie lepiej. Ci zgaszeni, ale oceny mają dobre. Jedynie Severin Gandzarczyk ma ocenę 6,4, co może być odbierane jako zła ocena. Nie powiem, nie jest odbierane przeze mnie jako zła ocena, ale niektórzy już potrafią za to tydzień bez wypłaty dać. Znaczy karę tygodnia bez wypłaty, bo można ukarać piłkarza za zbyt niską ocenę w meczu. Ja z tymi czasy nie stosuję w ogóle kar finansowych, jakoś sobie radzę. Bo czasem naprawdę to jest dobre, gdy macie profesjonalnej jakości piłkarzy, ale już są takie drugoligowe składy, gdzie piłkarz, dla piłkarza to jest, no nie jest zarobek duży. Bo to jest powiedzmy tam 4000 zł, no to powiedzmy, to tak jak byście mieli zwykłą pracę miesięcznie, więc nie moglibyście zarobić, nie? Ale chodzi o to, że no 4000 w sensie miesięcznie, o to mi chodzi.
No i ten, no i dla tego piłkarza to może być oburzenie, że nie dostał wypłaty z powodu jednego błędnego meczu. To powiem szczerze, że wolę go odsunąć na parę spotkań, on wtedy wie, że musi wyjść na prostą i tak dalej, a jeżeli ukarać go, potem oburzają się, no i macie problemy z niezadowolonym piłkarzem. A często jest tak, że jeden niezadowolony piłkarz równa się cała drużyna niezadowolona z powodu jednego niezadowolonego piłkarza. Albo na przykład macie tak, piłkarz chce odejść z klubu, mówicie mu, że go chętnie wypuścicie. Najpierw, że chce dostać szansę, mówicie, że jak coś, to możecie go chętnie sprzedać. Mówię, nie, to poczekam. I potem drużyna do was przychodzi, bo nie pozwoliliście mu, piłkarzowi na odejście. Brawo, brawo ja. Tak, brawo, to jest właśnie pecho, to jest takie śmieszne. To jest takie śmieszne, że często tak się zdarzają sytuacje. Dobra, zobaczmy jak tam spotkanie. Dobra, teraz będzie nas czekać trudne spotkanie na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. To będzie już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się ten odcinek Wam podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz zasubskrybowaniu mojego kanału. No i pożegnam się zaraz z Wami, ale będą dwa spotkania. Będzie spotkanie z Zagłębiem Lubin w Pucharze Polski. Jeżeli wygrane, będę się cieszył. Potem będzie spotkanie z Olimpią Zamrów. I jeżeli zdążymy, to jeszcze może się pojawić w tym odcinku następnym odcinek mecz z Puszczą Niepołomice. A później mamy mecze z Polonią Bytom oraz Wisłą Puławy, jeżeli się zdąży, to z Growem Rybnik. No i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, ale po meczu, zaraz sprawdzę tylko, czy już możemy, za ile będziemy mogli, jak coś. Chodzi mi o planowanie sparingu. Po meczu z Rowem ustalimy sobie ilość sparingi. Nie, po meczu z Rowem, przepraszam. Po meczu z Nadwiślanem. Albo po meczu z Kotwicą, w zależności od tego, jak to będzie. Ustawimy sobie sparingi, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale dobra, w tym miejscu kończę ten odcinek, jak mówiłem. Tak więc, do zobaczenia. Trzymajcie się i na razie. Cześć, pa.